Czapa kulturalna. Paweł Majka, Cezary Zbierzchowski. Niepełnosprawność to temat, z którego dobrą realizacją ma problem wiele osób piszących. Podobnie ma się rzecz z neuroróżnorodnością, którą rozumiem szeroko jako wszelkie odstępstwa od mentalnej normy. Będą tu więc i choroby takie jak depresja czy choroba afektywna dwubiegunowa, jak i autyzm czy ADHD, które chorobami nie są. Choć wzrasta świadomość obu tych tematów, pojawiają się na przykład akcje związane z tematem seksualności osób z niepełnosprawnościami, więcej mamy samoorzecznictwa, coraz głośniej mówi się o zdrowiu psychicznym, chorobach cywilizacyjnych, częściej diagnozuje się dziewczynki, dorosłe kobiety w spektrum autyzmu i ADHD, to wciąż ciężko nam, niepełnosprawnym, neuroróżnorodnym, albo jednym i drugim naraz, znaleźć się w popkulturze i kulturze, reprezentację, przy której nie zgrzytalibyśmy zębami. Uproszczenia, szkodliwe tropy czy przekłamania czyhają na każdym kroku. Fantastyka nie jest wolna od tych przewin. Nie będę wyliczał co, gdzie, kiedy. Powiem tylko, że w pewnym momencie ten napór obudził we mnie opór. Potrzebę powiedzenia dość i powiedzenia, że da się i pokazania, że da się inaczej. Tak powstał pomysł na tę antologię. Nie od razu przeszedł w czyn, witaj autyzmie. Musiałem poczekać, aż zrodzi się we mnie pewność, że dam radę i że naprawdę chcę podjąć się tego wyzwania. Ostatecznie jednak sądzę, że wyszedł mocny zbiór różnorodnych, wartościowych historii. Ostrzeżenia dotyczące zawartości tekstów, content warnings. Ołowietrze, Lena Kuran. Dyskryminacja osób z niepełnosprawnościami, odrzucenie przez społeczeństwo, porzucenie dziecka, sugerowana przemoc wobec dziecka. Solanum Lunares, Agnieszka Żak. Katastrofa na stacji księżycowej, atak paniki. Dziwaczny Antoni Modrzew, Maria Moriewna. Przemoc wobec autystycznego dziecka, trauma, myśli samobójcze, kanibalizm, śmierć. Dzień dobry, Czapa Kulturalna, Paweł Majka. Ten pierwszy fragment, który ja czytałem, pochodził ze wstępu. Dzinny Noworocki jest osobą autorską. Dzień dobry, Czarek Zbierzchowski. Wracamy po długiej przerwie. Będziemy dzisiaj rozmawiać o zbiorze opowiadań Cały Człowiek, wydawnictwa Alpaka. I dokładnie do tej antologii czytałem wstęp. Zazwyczaj czytamy fragmenty opowiadań, ale pomyślałem sobie, że teraz przeczytam wstęp, bo on mówi sporo o tej antologii. Ale zanim do samej antologii przejdziemy, chciałbym jedną rzecz poruszyć, bo to jest bardzo interesująca sprawa. Ta antologia powstała w Grupie Wydawniczej Alpaka. Grupa Wydawnicza Alpaka na swojej stronie w części o nas pisze tak. Grupa Wydawnicza Alpaka to niekomercyjne wydawnictwo fanowskie udostępniające publikacje w domenie publicznej. Przyświęcają nam dwa cele. Po pierwsze, tworzymy małą społeczność osób zajmujących się redakcją, korektą, przekładem, promocją wydawniczą i DTP, które chcą szlifować swoje umiejętności w praktyce. Niektórzy z nas pracują już w branży wydawniczej, inni dopiero szukają możliwości rozwoju, a jeszcze inni zajmują się czymś zupełnie innym, pracę z tekstem traktują jako hobby. I teraz ważne. Po drugie, wydajemy książki, które z różnych przyczyn nie miały bądź nie miałyby szansy ukazać się komercyjnie. Nie uważamy self-publishingu za dobrą drogę. Nie jest naszym celem konkurowanie z wydawnictwami działającymi na rynku. Nie wydajemy debiutów, z wyjątkiem debiutanckich tekstów w antologiach. Sięgamy po tematy, które szczerze nas interesują i które uważamy za szczególnie ważne i niedoreprezentowane. Służymy również wsparciem redakcyjnym, zaprzyjaźnionym fanowskim inicjatywom. I dotychczas Grupa Wydawnictwa Alpaka opracowała 5 antologii fantastycznych, czyli Antologię za tamą, to była antologia fantastyki niderlandzkiej, Dzieje się, antologia opowiadań zaangażowanych społecznie, Tęczowe i fantastyczne, antologia queerowej fantastyki, Rzecz niepospolita, antologia opowiadań niesamowitych i Magia bezceremonialna, antologia współczesnego fantasy. Dlaczego chciałbym tym powiedzieć? Po pierwsze dlatego, że wydaje mi się, że Alpaka jest częścią takiego nowego, stosunkowo nowego zjawiska, którego pierwszą odsłoną było powstanie Fantazmatów. Fantazmaty powstały w 2017 roku i one z kolei piszą na stronie, że są zespołem redakcyjnym, który powstał, by łączyć autorów z fanami fantastyki. I teraz co łączy Alpakę i Fantazmaty? Otóż są to dwie inicjatywy, dwa wydawnictwa, które wydają opowiadania fantastyczne, czyli coś, co nam tu w Czapie jest szczególnie bliskie. Teraz dlaczego je wydają? No wydaje mi się, że dlatego, że antologie opowiadań są słabe komercyjnie, znaczy słabo się sprzedają. Wydawcy się nie biją antologii opowiadań, zwłaszcza debiutujących autorów. I w pewnym momencie, czyli w tym 2017 roku, ludzie, którzy zgromadzili się wokół Fantazmatów, powiedzieli: dobra, to w takim razie będziemy wydawać nasze antologie za darmo. Może nie będziemy płacić autorom, ale damy im okazję zmierzyć się z profesjonalną redakcją, bo oni są tam bardzo dobrzy w tym. I pomożemy im zaistnieć, bo to jest bardzo ważne, szczególnie dla młodych autorów. Pomożemy im zaistnieć w świecie, w którym te opowiadania nie mają lekko. Powieści jest troszkę łatwiej dziś wydać niż opowiadanie, troszkę łatwiej dotrzeć z opowieścią do czytelnika. Fantazmaty 2017, nie jestem pewien, w którym roku powstała Alpaka, ale jakoś pewnie blisko Fantazmatów. Czyli znowu drugie wydawnictwo, druga inicjatywa wydawnicza, która też jest skupiona na wydawaniu opowiadań, choć Alpaka wydała też, a w końcu przygotowuje do wydania też antologię publicystyki fantastycznej. Ale zobacz, to znaczy, że naprawdę ludzie chcą opowiadań. Chcą je pisać, chcą je wydawać, wierzę, że też chcą je czytać. I z jednej strony to fajnie, że istnieje coś taka siła społeczna, taka inicjatywność w fandomie, że powstały dwa bardzo fajnie działające wydawnictwa, które naprawdę bardzo profesjonalnie podchodzą do kwestii redakcji i korekty na przykład. I weszły w tą niszę. Z drugiej strony szkoda, że muszą działać niekomercyjnie. Ja wiem, może one chcą działać niekomercyjnie, część z nich, to ma też swoją siłę, ale jeżeli taka nisza powstała, to znaczy, że komercyjnie ciężko te opowiadania sprzedać. To akurat nie jest fajne. Natomiast chwała za to i Fantazmatom, i Alpace, że za taki temat się wzięły. Ich filozofia jest troszkę inna, prawda? Znaczy Fantazmaty robią antologie tematyczne, ale to są tematy literackie, jakoś niekoniecznie bardzo zaangażowane społecznie, natomiast Alpaka stawia na zaangażowanie społeczne i też mi się podoba ta różnorodność, to znaczy zupełnie inna ścieżka, trochę inny pomysł na siebie, jakoś się uzupełniają, akurat się pokazują dwie różne drogi. To nie jest tak, że one zupełnie nie istnieją w przestrzeni fandomowej. Nie tylko Czapa rozmawiała o tych opowiadaniach z obu tych wydawnictw, ale one też miały swoje nominacje do Zajda, jakoś głośno trochę się o nich zrobiło. Może za mało głośno, bo chciałbym, żeby takie dwie fajne inicjatywy były dużo mocniej obecne na rynku, dużo mocniej obecne w świadomości czytelniczej w fandomie polskim, w czytelników, bo tam się ukazują bardzo dobre rzeczy. Wiesz co, z punktu widzenia autora to właściwie nie ma większego znaczenia, czy antologia jest wydana komercyjnie, czy niekomercyjnie, bo obaj dobrze wiemy, że na opowiadaniach autorzy się specjalnie nie bogacą. I zasadniczo, jeżeli wydasz nawet w takim klasycznym formacie, gdzie trzeba zapłacić za zbiór opowiadań, to jeżeli on jest mało promowany, jakoś jego sprzedaż nie sięga wielu tysięcy egzemplarzy, to tak naprawdę te pieniądze, które dostajesz, to właściwie ta zaliczka i niewiele więcej, i też ta zaliczka nie jest jakaś duża. Więc dla autora nie ma to takiego dużego znaczenia, więc jeżeli ktoś chce, żeby jego treści, jego utwory dotarły do szerokiego czy do szerszego grona, to bardzo łatwo zgodzi się na publikację w darmowym wydawnictwie. Bardziej myślę o tym, że to są wydawnictwa elektroniczne, więc to może być pewną barierą, jeżeli jesteś przywiązany do formy papierowej i chcesz postawić na półce kolejną książkę, w której pojawiło się twoje nazwisko, to szczególnie właśnie w tej sytuacji możesz mieć z tego powodu jakieś problemy, bo ja jak tak pomyślę, to gdybym miał wydać coś w książce, gdzie mi nikt nie płaci, ale wiem, że jest to ciekawe wydawnictwo, to bym się pewnie nie zawahał. Bardziej chodziłoby o tą elektroniczną formę. Więc to jest jakby taka pierwsza rzecz i wydaje mi się, że szczególnie dla zaangażowanych społecznie autorów, takich jak właśnie, którzy są skupieni wokół Alpaki, to co najważniejsze jest dotarcie do grona odbiorców, podzielenie się tym niepokojem często, czy refleksją wokół jakiegoś problemu. I tym problemem, tak jak tutaj czytałeś we wstępie w książce Cały Człowiek, jest niepełnosprawność i to niepełnosprawność na wiele sposobów rozumiana. Te utwory, które ja wymieniłem, czytając do nich ostrzeżenia, przynajmniej dwa z nich, ale tak naprawdę trzy, dotyczą niepełnosprawności umysłowej. Wybrałem te utwory, może bardziej ja tym razem, do tej czapy i wybrałem je nie przypadkowo, bo chodziło mi o traumy i o przeżywanie czy to autyzmu, czy to jakiejś formy wyobcowania ze społeczeństwa, a nie niepełnosprawności fizycznej z dwóch powodów. Po pierwsze, ta niepełnosprawność fizyczna jest bardziej widoczna, jakby w pewnym sensie wydaje się bardziej namacalna i ona się na różne sposoby pojawia też w literaturze, w której nie ma jakby głównej, nie gra głównej roli, tak? Czyli mamy różnych bohaterów dotkniętych różnego rodzaju niepełnosprawnościami, łącznie z byciem małorosłym tak zwanym i tak dalej w literaturze, a na przykład autyzm czy traumy związane z gwałtem czy tego typu rzeczy, to jest coś, co zwłaszcza w literaturze fantastycznej kojarzy mi się na przykład bardzo z Wattsem, bo on jakby penetruje na różne sposoby takie rzeczy, czy z Dickiem, ale nie jest to jakoś tak bardzo korzenione mocno z tą literaturą i poza tym drugi powód, to jest mi to zdecydowanie bliższe, po prostu. Jest to bardzo interesujące z mojego punktu widzenia. Nie wiem, czy tutaj warto wspomnieć o tym, że sam też się czasami zajmuję tego typu rzeczami i dla mnie takie rozcinanie gdzieś psychiki ludzkiej na drobne, znaczy na cienkie plasterki jest szczególnie ciekawe. I dlatego chciałem zobaczyć, jak sobie poradzili z tym autorzy. I moim zdaniem wszystkie trzy teksty mają bardzo ciekawe elementy przynajmniej. Są na tyle frapujące i właśnie kręcą się wokół tej problematyki niepełnosprawności czy inności, może bardziej inności, bo to jest dosyć mocno podkreślane, myślę, w tych tekstach, że to, co można jako niepełnosprawność postrzegać, jest innością, jest różnorodnością, jest w pewnym sensie bogactwem. Czyli ma trochę związek z tym, co w latach 60. w psychiatrii amerykańskiej zostało w pewnym sensie odkryte czy sformułowane. Chodziło o to, że nawet schizofrenia była traktowana jako pewien stan różnorodności, bogactwa umysłowego. I tak jest tutaj trochę też w tych opowiadaniach, że to, co można postrzegać jako potworność, ma też swoją piękną albo ciekawą stronę. Ja czytając te opowiadania od razu pomyślałem o Huberacie, oczywiście, jego debiutanckim opowiadaniu, czyli Wróciłeś z Snoek, wiedziałam, tak się to chyba czyta, o takim świecie, gdzie właściwie wszyscy ludzie są niekompletni i jest przeprowadzana selekcja tych mniej lub bardziej niekompletnych i ci bardziej udani dostają awans do społeczeństwa, ci mniej udani służą im za części zamienne. Czapa kulturalna. Dla mnie ta tematyka zaburzeń psychicznych jest bardzo bliska. To bierze się zarówno z jakiejś osobistej historii, z doświadczeń, które mam, jak i z jakichś różnych traum, które sam człowiek przeszedł w życiu. Ja lubię o tym pisać i lubię o tym czytać. Więc to jest jakby w moim odczuciu takie koło zamachowe, którego często się nie używa, a szkoda. Właśnie zamiast tworzyć bohaterów, którzy są super, którzy wygrywają albo łatwo, albo trudno, ale wiesz, ale idą przez świat i są lepsi od przeciętnego zjadacza chleba, to ja wolę właśnie pisywać ludzi, którzy funkcjonują wyłącznie dlatego, że mają zajebiście silną wolę, po prostu, że ta silna wola i jakaś chęć życia, która tam się tli, wbrew wszystkiemu jest jakby ich motorem napędowym i tak trochę to tutaj wygląda też w tych opowiadaniach, że ludzie pokaleczeni na różne sposoby, czy to genetycznie, czy przez jakąś traumę, którą przeżyli w dzieciństwie, dokonują bardzo ważnych rzeczy. Czasami można powiedzieć, że dosyć wielkich, wyjątkowych, ale bardziej chodzi o przetrwanie i nie poddanie się jakby tej destrukcji, która ich otacza. No i powiem tylko, że jako całość, jako utwór, to Ołowietrze zrobiło na mnie bardzo duże wrażenie ze względu na setting, na ten świat, który tam jest pokazany, którego muszę ci powiedzieć, że do końca nawet nie potrafiłem sobie wyobrazić. To był taki stan bardzo miłego w sumie dla mnie, takiego zawieszenia, takiej niepewności do końca, jak wygląda świat i jak wyglądają bohaterowie w tym świecie. Tam są opisy, można sobie wyobrazić jakieś wielkie splątane drzewo, w którym żyją ludzie ptaki i na dole, jak rozumiem, jest jakiś grunt, ale jest też ocean, który to wszystko obmywa. W tym oceanie pływają ryby i ci ludzie ptaki uszkodzeni, nie potrafiący latać, co jest piękną metaforą moim zdaniem, pływają, żeby te ryby złapać, mieć co jeść, ale całość jest tak subtelnie zrobiona, jednocześnie plastycznie, że trochę jak takie barwne plamy mi przepływało przed oczami, że już łapałem kształt, już łapałem sens, ale do końca nie. Natomiast to mi w ogóle nie przeszkodziło wczuć się w realizm tego świata i w tragedię tych dziwnych stworzeń, które go zamieszkują. Także bardzo, bardzo bym wyróżnił to opowiadanie, to jest jedna rzecz. I chciałem jeszcze powiedzieć, że jak sobie tak pomyślałem o jego bohaterach, to właściwie ci ludzie, którzy byli odrzuceni, to bardziej przypominali nas niż to społeczeństwo, które tam mieszkało w tych drzewach, prawda? Bo to byli ludzie, którzy nie latali, więc to jest trochę tak, jakbyśmy my, przeciętni ludzie, stali się wyrzutkami społecznymi, bo jesteśmy tacy, jacy jesteśmy, czyli nie mamy jakichś tam worków i piór, które umożliwiają latanie. Oczywiście jest trochę inaczej w przypadku dziecka, które tam się potem w pewnym momencie znajduje i wokół którego się wszystkie te rzeczy najważniejsze dzieją, ale chciałem tutaj zwrócić uwagę na bardzo sprytny zabieg. To my, tacy jacy jesteśmy, bylibyśmy w mniejszości i bylibyśmy niepełnosprawni. Ołowietrze jest też moim ulubionym opowiadaniem z tego zbiorku. To jest zresztą jedyne, w którym pojawia się jakaś taka deformacja fizyczna, prawda, bardzo wyraźna. Czy nie jedyne z tych, co omawiamy teraz. Mnie się skojarzyło troszkę z Planetą Burz Martina Izy Tartluś, chyba się nazywała ta pani, która napisała. Nie wiem, czy pamiętasz takie opowiadanie. Oni to potem wydali wspólnie jako powieść. Tam troszkę inaczej to wyglądało. Tam skrzydła sobie przekazywano w rodach i jest dziewczyna, która pochodzi z nizin społecznych. Nie powinna mieć tych skrzydeł, ale dostała je i teraz musi je oddać. Także opowiadanie jest o czymś innym, jest trochę inaczej, inny nacisk społeczny kładzie. Ale skoro już powiedziałem o Martinie, to jeszcze bym powiedział jednej rzeczy. Kim Stanley Robinson napisał jakieś takie opowiadanie Ślepy Geometra o właśnie niewidomym, który musi sobie jakoś radzić w świecie fantastycznym zresztą. Ale Martin, zobacz, napisał przecież ten swój najsłynniejszy cykl Pieśni Lodu i Ognia i tam zagrał taką kartą, że w pewnym momencie jednemu z najlepszych szermierzy królestwa odjął prawą dłoń. I dzięki temu dostaliśmy historię o tym, jak facet musi sobie radzić z niepełnosprawnością. Facet, który był hipersprawny, tak, prawda? Znaczy był jednym z najlepszych szermierzy królestwa. Także to nie jest tak, że ten temat nigdy nie istniał. Być może Martin go nie poruszył głęboko, tylko zastosował sprytny chwyt, użył go po to, żeby rozbudować nam bohatera, którego mogliśmy nie lubić, a którego nagle teraz jako okaleczonego zaczynamy lubić. Więc ten temat krążył troszkę po fantastyce. To nie jest tak, że on w ogóle nie istniał. Natomiast rzeczywiście być może nie był poruszany aż tak mocno, albo nie był dostrzegany aż tak mocno. I kiedy czytamy we wstępie, nie bez znaczenia był fakt, że sam jestem osobą z niepełnosprawnością ruchową i jednocześnie autystykiem, to jest to coś, o czym Alpaka zresztą często pisze we wstępach, że mówi, musimy wam pokazać coś, czego na co dzień nie dostrzegacie, bo to nie jest wasz problem. I dlatego może te opowiadania są takie ciekawe. Chcę jeszcze tutaj powiedzieć, że tak, Ołowietrze jest opowiadaniem o niepełnosprawności ruchowej i to oddziela społeczność, małą bardzo grupeczkę tych głównych bohaterów, którzy zamieszkują niziny dosłownie, niziny społeczne, bo są przy korzeniach drzewa, ale jednak główny temat czy główna oś akcji rozgrywa się wokół dziecka, które fizycznie jest jak najbardziej normalne, ale krzyczy, nie potrafi nic innego robić, jak na wszystko reaguje krzykiem i okazuje się, że wystarczy jakby lepiej je poznać, wczuć się, zobaczyć, kim jest, zadać sobie pewien trud, żeby zobaczyć, co powoduje ten krzyk, że jest to na przykład dotyk i trzeba na przykład dotykać je w wodzie, żeby nie było to takie drażniące. I to wystarczy, żeby wydobyć z tego dziecka niezwykły potencjał. Widać, że ono się rozwija. Pewnie po raz pierwszy w swoim życiu to maleńkie dziecko rozwija się właśnie wśród tych osób, które same się zmagają z niepełnosprawnością ruchową. Więc nawet tam ten wątek, nie wiem, czy autystyczny, czy jakiegoś innego zaburzenia, czy przekroczenia normy jakiejś psychicznej się pojawia. I to jest opowiadanie, które jest na tyle pełne, jakby na tyle buduje świat, buduje bohaterów, buduje problem, jakby bardzo spójny z tym światem, który jest tam narysowany, że ono by się mogło ukazać wszędzie, w każdej antologii niemalże, w każdym miejscu, byłoby wartościowe i byłoby ozdobą każdego zbioru. Tak uważam, ponieważ niesie w sobie ciekawe treści, jest przepięknie, plastycznie napisane i ma w sobie to coś, co ciężko określić, a co nazwałbym przykuwaniem uwagi. To, że zmagasz się w pewnym sensie z opisem i z tym światem i on jest zaskakujący, on jest taki niebanalny, nieoklepany. Walczysz trochę z tą wizją, żeby jeszcze bardziej się w nią wczuć. To powoduje takie przykucie uwagi, zaangażowanie czytelnika i przez to to opowiadanie jest jeszcze lepsze, jakby jeszcze dodajesz od siebie, kiedy je czytasz. Więc opowiadanie o Ołowietrze jest po prostu bardzo dobre i to chciałem powiedzieć, żeby nie było wątpliwości, jak bardzo mi się podobało. Dziękuję, ja już nie mam najmniejszych wątpliwości. Dodajmy, bo nie wiem, czy zostało to powiedziane, że to jest opowiadanie autorstwa Leny Kuran. Wiesz co, tak, oczywiście masz rację, że tam ten wątek zupełnie psychicznego odosobnienia jest jak najbardziej, czy odcięcia jest jak najbardziej obecny, no, ale chciałem wspomnieć o tej fizycznej też niedoskonałości, czy trudno powiedzieć, że niedoskonałości bohaterów, bo spośród tych opowiadań, które omawiamy, tutaj jest to najwyraźniej pokazane. Ja bym powiedział jeszcze jedną rzecz, bo zainteresowało mnie to, co powiedziałeś, że w tym opowiadaniu to my bylibyśmy w tym świecie, to my bylibyśmy tymi odrzuconymi, tymi wyrzutkami. Ja przez chwilę się zacząłem zastanawiać, dopiero jak dopowiedziałeś, o co chodzi, że my nie mamy skrzydeł. Powiedziałem, no tak, faktycznie. Ale jeżeli potraktować te skrzydła raczej metaforycznie, to obawiam się, że myśmy nie bylibyśmy tymi wyrzutkami, bo my nie jesteśmy wyrzutkami tutaj, prawda? My należymy raczej do tej części społeczeństwa, która mieści się w normach. W związku z czym siłą tego opowiadania i następnego, które będziemy mówić też, jest to, że ono oddaje nam perspektywę osób, które poza tych normach przyjętych odgórnie jakąś zgodą społeczną, jakąś umową, a może narzuconych przez tych, którym się najlepiej powiodło, się nie mieszczą. Czyli dostajemy, i to jest jedna z rzeczy, której literatura, nie tylko fantastyka, w ogóle literatura oferuje, jest właśnie ta zupełnie inna perspektywa. I to jest fascynujące. Druga rzecz, która mi się bardzo w tym opowiadaniu podoba, to, że jej narrator nie jest idealny. Zauważ, to jest bardzo świetna scena reakcji na przybycie tego dziecka i oburzenia, że oto podrzucają nam normalne dziecko, bo to dziecko ma skrzydła. I potem wstyd, który wynika z tego, kiedy odkrywasz, że tamto dziecko też jest skrzywdzone. To jest bardzo dobra rzecz. To jest coś, co mi się szalenie podoba, bo bardzo łatwo było pójść taką ścieżką my kontra oni. My jesteśmy idealni, jesteśmy skrzywdzeni, my jesteśmy wyłącznie dobrzy, no bo skrzywdzeni, a tamten zły świat jest wyłącznie zły i bardzo łatwego porównania, nie wiem, czarne i białe, prawda? A tutaj nie, ta postać nie jest idealna, ma swoje słabości, ma swoje chwile gniewu i sama to przyznaje, bo obawiała się ten wstyd u niej. Chwila gniewu to jest w ogóle ciekawa rzecz, która moim zdaniem łączy Ołowietrze z opowiadaniem Dziwaczny Antoni Modrzew, bo zobacz, w Ołowietrze jest ta chwila gniewu, a w Dziwacznym Antonim Modrzewie jest wręcz powiedziane o zemście. Ja chcę się zemścić na tych, którzy... Nie potrafię wybaczyć tym, którzy krzywdzili mnie, kiedy byłem dzieckiem i nawet chcę się na nich zemścić. Co więcej, pojawia się tam postać, z którą bohater rozmawia i ten bohater po krótkiej rozmowie przyznaje, tak, rozumiem twoją potrzebę zemsty i uważam, że ona jest słuszna, pozwól, że to ja się zemszczę. To jest niesamowity motyw. To jest bodajże ten motyw, który najbardziej wzbudził moje zainteresowanie w tym opowiadaniu, pomijając kwestię formalną, bo ono jest formalnie bardzo ciekawie zrobione. Natomiast to, kiedy widzimy, że rany, te psychiczne rany, jakie zadano bohaterowi w dzieciństwie, które też zostaną bardzo dosłownie odrzucone, prawda? To też łączy te dwie postacie z tego opowiadania, one obie zostały wygnane ze społeczeństwa. I to, że ta postać nie potrafi wybaczyć, nie potrafi się z tym pogodzić i wręcz czuje potrzebę zemsty w pewnym momencie, kiedy osiąga wyższy status społeczny, to też jest bardzo ważny element. Nie dlatego, że ja bym teraz chciał powiedzieć, hej, zobaczcie, oni też mogą być gniewni, że jest opowiadanie o gniewie, trochę jest, nawet we wstępie się pojawia. Może nie gniew, co bunt przeciwko pewnym rzeczom, co pokazanie pewnych konsekwencji krzywdy, jaką możemy wyrządzić ludziom, których odpychamy tylko dlatego, że uważamy, że nie są perfekcyjni. To jest w ogóle pomyśl, no będę wracał do tego swojego Efeltesa, być może, ale też do innych, nie wiem, do nazizmu, prawda? Ktoś, kto nie jest perfekcyjny w pewnych normach założonych odgórnie, staje się odrzucony. Dziecko tego nie zrozumie, myślę, że nawet dorosły nie do końca miałby problem ze zrozumieniem tego. W tym przypadku, w przypadku tej antologii, to jest odrzucenie oparte właśnie na niedoskonałościach fizycznych albo psychicznych, czy psychofizycznych. To jest opowieść o odrzuceniu ludzi, którzy są wartościowi, bo wszyscy ci ludzie są wartościowi w tych opowiadaniach, prawda? W Solanum Lunares mamy do czynienia z bardzo świetnym pracownikiem technicznym, czy też naukowym, który doskonale sprawdza się w swojej pracy. W Ołowietrzu mamy do czynienia z grupą tak naprawdę wrażliwych ludzi, którzy odnajdują sposób dotarcia do dziecka, którego nie są w stanie odnaleźć i doskonalić, niby normalni, a w Dziwacznym Antonim Modrzewiu mamy człowieka, który osiągnął sukces wręcz społeczny, prawda? On staje się przywódcą społecznym. Więc to są ludzie, którzy są tak naprawdę pełnowartościowi i mają niesamowity potencjał, ale zostają odrzuceni z powodu jakiejś wady, która jest wadą tak naprawdę głównie z punktu widzenia naszego. To znaczy ja rozumiem, że w społeczeństwach pierwotnych, kiedy nie istniały, nie wiem, okulary, nie istniała opieka medyczna, osoby z niepełnosprawnościami no, mogły być kłopotliwe dla plemienia na przykład. Chociaż tak naprawdę to wcale nie było takie oczywiste i wtedy pewną niepełnosprawność często uważano za znak od bogów, ale to nieważne, nie wnikamy już tak bardzo. Natomiast my nie żyjemy w takim świecie. My żyjemy w świecie, w którym te osoby mogą żyć tak naprawdę tak normalnie, jak tylko się da i być jak najbardziej częścią społeczeństwa, a większość tych tekstów, może nie wszystkie, ale większość tych tekstów opowiada o odrzuceniu, niesprawiedliwym odrzuceniu i jego konsekwencjach. Tą konsekwencją jest także gniew. Może, ponieważ tak trochę płynnie zahaczyłeś o tego Antoniego Modrzewia, Dziwacznego, to ja bym troszeczkę powiedział o wyborze, dlaczego żeśmy go tutaj uradzili, że go sobie tutaj omówimy. Na pewno to, co wspomniałeś, czyli ta strona formalna, narracja w tym opowiadaniu jest taka bardzo, bardzo płynna i przypomina takie bajanie. To jest naprawdę pięknie zrobiona taka dziadowska legenda, jakby takie coś, co rzeczywiście gdzieś tam przy ognisku, przy może jakimś kubku napoju jakiegoś mocniejszego można opowiadać i coś, co zostało na tyle pięknie napisane, że mnie uwiodła przede wszystkim ta warstwa formalna. Na początku to ona była głównym powodem, dla którego czytałem to opowiadanie. Znasz mnie, Paweł, wiesz, jakie mam zasady, jeśli chodzi o czytanie, przeczytam 2-3 strony, nie wchodzi, nie ma szans. I Modrzew mnie bardzo wciągnął przez ten rozmach, przez tą płynność języka. Natomiast potem pojawił się pewien dysonans i tutaj ci chciałem o nim powiedzieć, bo on jest dosyć znamienny. Otóż ja cały czas czekałem na informację, cóż to za niepełnosprawność ma ten bohater opowiadania. Okazało się, że tak naprawdę żadnej, w takim klasycznym rozumieniu. Nie jest ani dotknięty jakimiś problemami psychicznymi w sensie choroby czy jakiejś bardzo dużej inności psychicznej, ani tym bardziej fizycznymi. Jest silnym mężczyzną, w pewnym momencie już chyba nawet pewnym siebie, osobą, która skupia wokół siebie całą bandę, można powiedzieć, ludzi, którzy walczą z niesprawiedliwością społeczną. Takich trochę Janosików, trochę rzezimieszków, trochę zabójców. Mamy tam nawet taką historię o tym, jak napadają na dwór szlachecki, mordują rodzinę Poniatowskich niejakich i rozdają dobra uciskanym chłopom. Więc to jest osoba, która się wydaje bardzo mocna, a tak naprawdę jedyną niepełnosprawnością, jaką ma, jest pragnienie zemsty i jednocześnie potworny lęk, który w nim się objawia, kiedy spotyka po wielu, wielu latach przestraszonych w tej sytuacji swoich dawnych oprawców, czyli osoby, które go wygnały z jego rodzinnej wioski. I być może zrobiłby coś złego, coś brutalnego, gdyby nie towarzyszący mu szwagier, który go powstrzymuje i okazuje się, że wystarczy tych ludzi trochę poniżyć czy pokazać im ich potworność, żeby tej zemście stało się zadość, a jednocześnie, żeby nie zrobić czegoś, czego będzie się żałowało później przez całe życie, czyli nie zrobić krzywdy im albo ich dziecku na przykład. Więc w tym wypadku jest to też ciekawie zrobione, bo tutaj nie jest tak, że autor opowiadania chce za wszelką cenę domontować do tej postaci właśnie jakąś typową niepełnosprawność. Pokazuje, że niepełnosprawnością może być trauma z dzieciństwa i że to, że się z nią borykamy później przez całe życie i możemy odnieść nawet wielki sukces, a nadal jesteśmy słabym dzieckiem w środku, jest naszą barierą i tym, co nam przeszkadza. Więc to opowiadanie, które fabularnie nie jest jakieś wybitne. Ono toczy się w takim tempie, powiedzmy, średnim. Nie ma tam czegoś, co by sprawiło, że myśli człowiek, wow, ale pomysł na świat czy na fabułę. Też jest ciekawe. Może właśnie poprzez kontrast, poprzez zestawienie z bardzo takimi typowymi czy mocno zarysowanymi problemami ze sprawnością różnego typu, z byciem zaakceptowanym w społeczeństwie. Tutaj mamy kogoś zupełnie innego. I wiesz, w jakiś sposób to jest też prawda o wielu osobach, które odnoszą sukces w naszym życiu. Patrzymy na tych ludzi, to jest złudzenie, ja często o tym rozmawiałem ze znajomymi, z dziećmi swoimi na przykład, to jest złudzenie, którego często doświadczamy, to znaczy patrzymy na innych, nie mamy wglądu w ich serce, jakby w ich środek, nie wiemy, co się dzieje w ich głowach, i zakładamy, że ci inni są normalni, a my na przykład mamy jakiś problem ze sobą, jesteśmy nienormalni, jesteśmy ci słabi, ci cierpiący, ci, którym się należy pomoc być może, albo przynajmniej użalamy się nad sobą. A tak może być, że wszyscy, którzy są wokół nas, borykają się z traumami i z problemami, tylko jedni z mniejszymi, inni z większymi, jedni sobie radzą z nimi lepiej, a inni gorzej. Więc to jest taka trochę postawa, którą ja też próbuję gdzieś tam promować i zaszczepiać nawet właśnie swoim dzieciakom, że nie jest takim dobrym podejściem takie nadzwyczajne jakby skupianie się na tych swoich problemach, jakby traktowanie ich jako coś wyjątkowego, bo to może dotyczyć każdego, nawet człowieka, którego uważamy za absolutnie człowieka sukcesu. I spotkałem takich ludzi, z doświadczenia mogę to powiedzieć, ludzi bogatych, ludzi na stanowiskach, którzy pod spodem są złamani, albo odzywa się w nich czasami to małe przerażone dziecko, bo na przykład ojciec był okrutny, albo matka porzuciła. Myślę, że taką prawdę możemy z tego dziwacznego Antoniego Modrzewia tutaj sobie wyciągnąć. To, co mówisz, jest bardzo ciekawe w kontekście też opowiadania Solanum Lunares, natomiast ja bym jeszcze się na chwilkę zatrzymał przy Antonim Modrzewiu, bo z trigger warningów, które są przy tytułach, a które ty wyczytałeś na samym początku, wiemy, że jest tam przemoc wobec autystycznego dziecka. Ani ty, ani przyznam ja, zanim nie przeczytałem tego ostrzeżenia, to nie wiedziałem, czy to jest dziecko autystyczne, ale jak przeczytałem ostrzeżenie, to inaczej zrozumiałem już ten fragment, teraz go sobie przeczytam. Przepraszam, nie sobie, wam go przeczytam. I kochał ich oboje mały Antoni i słuchał we wszystkim, a mimo to niewiele mieli z niego pociechy. Brat wdał się w matkę i od najmłodszych już lat uczył się o wszelkich smarach i olejach miłych trzewiom aut. Siostra zaś, którą ojca chciała wiedzieć wszystko o koniach i ledwie wyrosła głową nad stół, a już zaczęła piąć się na siodło. A Antoni? Antoniego nic zupełnie nie obchodziło, tylko drzewa w lesie i kamienie przy drodze. Niedużo znamy w gruncie rzeczy opowieści o jego tak wczesnej młodości, ale wszystkie są zgodne co do tego, że mały Modrzew był dzieckiem milkliwym i samotniczym. Miał zresztą opinię wyjątkowo grubieńskiego i źle wychowanego, choć nigdy nie dokuczył nikomu, ani nie rzekł złego słowa. Zdarzało mu się za to nie zwracać zupełnie uwagi na innych, bo akurat bardzo zajęty był zbieraniem kamyków czy oglądaniem liści. I potem jego rodzice umierają i on zostaje jakby wydany na łaskę wsi, a o tej wsi jest napisane: nie rozumieli go wcale ludzie we wsi i nie ma się co temu dziwić, bo to zła wieś była. I jego brat i siostra szybko znajdują dla siebie kąt, a z nim ludzie na wsi nie wiedzą, co zrobić, bo on jest taki właśnie małomówny, tylko zbiera te kamyczki, patrzy na liście, nie bardzo wie, jak rozmawiać z ludźmi i tak dalej. I faktycznie wtedy sobie pomyślałem, no tak, ta informacja o tym, że dziecko autystyczne, co umknęło mi podczas pierwszej lektury, ma jak najbardziej sens. I teraz to, co ty mówiłeś, że wszyscy mamy jakieś swoje słabości, siły, jakieś wątpliwości, ale też jakieś uniesienia. Okej, ty nie mówisz o uniesieniach, ale nie można o tym nie powiedzieć przy okazji kolejnego opowiadania. Czyli Solanum Lunares jest to opowiadanie tak naprawdę o miłości. To znaczy tam mamy bardzo mocne SF, czyli te bazy na Księżycu, przeludnioną Ziemię, wyczerpanie źródeł naturalnych, w związku z czym hodowanie żywności w bazach księżycowych, jakichś naukowców, technologów, jakieś odniesienia społeczne co do tego, że niektórzy mają lepiej, inni gorzej. To zresztą wraca w większości tych tekstów, które omawiamy dzisiaj, pewna gradacja społeczna, podział na bogatych i biednych, ale w tym wszystkim jest bohaterka, która jest osobą autystyczną, która, ponieważ obserwujemy świat z jej perspektywy, inaczej niż w przypadku Modrzewia, którego poznajemy poprzez opowieść, to mamy to poczucie wyobcowania, poczucie obcości, poczucie niezrozumienia do pewnego stopnia reguł, które rządzą światem. To, że ona czasem nie potrafi wyczuć emocji czy uczuć osób, z którymi rozmawia, w związku z czym nie wie, czy kogoś uraziła, czy nie, próbuje to analizować. Więc to jest cały czas ta historia, którą łatwo da się wkupić i oszukać. To znaczy mówimy sobie, aha, to jest opowieść o wyobcowaniu, to jest opowieść o tym, że ona wędruje przez to laboratorium, przez tą hodowlę warzyw, jest świetna w tym, co robi, ale jest fatalna w kontaktach międzyludzkich, nie potrafi zrozumieć, że właśnie ktoś ją trochę podrywa, nie jest w stanie zrozumieć, czemu ktoś ją podrywa, jeżeli ma żonę, bardzo trzyma się super ściśle ustalonych zasad, bo ich przekroczenie wprowadza w jej życie chaos, z którym jest jej ciężko poradzić. I przez większość tego tekstu dajemy się tak prowadzić. I to jest ciekawy tekst. Ciekawy i pod względem SF, i pod względem właśnie takiego SF społecznego, jakiejś wizji świata, ale też tego właśnie pokazywania nam innej, można trochę obcej perspektywy, aż do momentu, w którym odkrywamy, że ta osoba jest zakochana. Co więcej, zakochana, uwaga, przepraszam, ze spoilery, ale to myślę, że krzywdy nie zrobi tego opowiadaniu w waszym odbiorze. Z wzajemnością, ale to nic nie zmienia, że ta nawet świadomość tej wzajemności nic nie zmienia, ponieważ pojawia się u niej strach, co akurat jest uczuciem, mam wrażenie, znanym nam wszystkim, bo wcale nie jest łatwo przełamać pierwsze lody, nawet jeżeli ma się niemal pewność wzajemności z drugiej strony. Niemniej nagle odkrywamy teraz opowiadanie o miłości i to jest też w kontekście tego, o czym rozmawiamy, tego opowiadania, które rozmawiamy teraz, fajne bardzo ujęcie, zupełnie inne podejście, o może w ten sposób. Chociaż w tym pierwszym też jest miłość, ale jest miłość, powiedzmy, trochę rodzicielska. Czapa kulturalna. Solanum Lunares jest tekstem bardzo realistycznym, tak bym to nazwał. Oczywiście nie ma takich baz, nie jest to sytuacja, którą możemy, nie wiem, zobaczyć w jakiejś transmisji online czy w telewizji, ale mogłyby być i sytuacja, która jest tam pokazana, mogłaby się zdarzyć, tak samo jak problem, z którym boryka się główna bohaterka, dr Ellie Swanson. Więc to jest opowiadanie, które z kolei przyciągnęło mnie tematem autyzmu bardzo, tym, że jest to science fiction, które kocham, tym, że na poważnie jakby pisze tutaj autorka po prostu bardzo poważnie o poważnym temacie. Chce nam pokazać, jaki problem ma człowiek, którego mózg oddziela go od części jakby percepcji, którą mamy, a który za to ma jakby też głęboką, ma wielką głębię gdzieś tam wewnętrzną, dużo przeżywa, tylko z tym przeżywaniem cały czas nie może sobie poradzić. No to jest bardzo piękne. Czyli ja muszę powiedzieć, tutaj się przyznać jakby na antenie, że w ogóle problem autyzmu i tego typu zaburzeń niezwykle mnie fascynuje, ponieważ widzę ogromne bogactwo jakby w tych ludziach, ogromny potencjał, ale nie zabrakło ciekawych detali technicznych, nie zabrakło jakiegoś dramatycznego wydarzenia, nie zabrakło również tego, o czym wspomniałeś, czyli wybuchu uczuć i trudności, żeby sobie z tym poradzić. Ten tekst prowokuje mnie trochę tutaj, muszę powiedzieć, do takiego komentarza, którego nie mogę uniknąć, bo we wszystkich trzech opowiadaniach, które są o niepełnosprawności lub traumie, czymś, co wypacza naszą ścieżkę, tak, czy utrudnia, stawia jakieś bariery przed nami, autorzy zahaczają o sprawy seksualności. I zahaczają w ten sposób, że zauważ, w pierwszym opowiadaniu jest pod sam koniec taka scena, gdzie pytają rodzice biologiczni dziecka, dlaczego ta grupka, która na dole się znajduje, mówi na to dziecko ono, mówi dziecko. I odpowiedź jest taka, że ono jest potencjałem w tej chwili, nie wiadomo kim jeszcze będzie. Czyli mamy taką trochę historię o tym, że płeć biologiczna jest mniej ważna niż to, kim postanowimy być, prawda? W drugim opowiadaniu szwagier tego Modrzewia to jest mąż jego brata, nie siostry. Więc mamy związek homoseksualny, który tam się pojawia w tle, ale bardzo blisko głównego bohatera. W trzecim opowiadaniu ta doktor, która jest główną bohaterką, nie zakochuje się w mężczyźnie, tylko w kobiecie, będącej mechanikiem na tej samej stacji. I tak się trochę zastanawiam, bo w innych tekstach, przynajmniej w jednym czy dwóch, znalazłem podobne motywy. Jakby, czy to jest potrzebne? Trochę się zastanawiam, dlaczego autorzy to robią. To znaczy, czy to jest jakaś moda, że trzeba to zrobić, żeby być w tym momencie zgodnym z trendami, czy to wpływ wydawnictwa i tego środowiska, które tam się znajduje wokół Alpaki, bo z jednej strony dla tych ludzi to jest pewnie normalne, czyli oni opowiadają o świecie, który znają, niektórzy z autorów się nie identyfikują z żadną płcią, ale tak sobie myślę, te wątki są wplatane właśnie tak mimochodem, ale one dużo mówią. I teraz pytanie, co mówią? To jest, mam wrażenie, że mówią dużo, ale nie jestem pewien co. I pewnie u osoby bardziej konserwatywnej to będzie inny oddźwięk, u osoby, która jest blisko tego środowiska, nie wiem, identyfikuje się jako bardziej lewicowa, czy związana z tym środowiskiem, będzie to inne rozumienie. Więc taką chciałem poruszyć kwestię i może chciałbym cię zapytać, Paweł, czy to jest świadectwo naszych czasów, czy to jest, nie wiem, charakterystyczne dla tego wydawnictwa? Po co znalazły się te wątki? nieheteronormatywne, może moglibyśmy używać takiego słowa, które opisuje wszystkie te, o których ty mówisz. Ja nie wiem, czy ja bym na tym myślał w kategoriach potrzebności, bo też można zapytać, a czy są niepotrzebne, nie? Na przykład, albo czy coś dodają szczególnego, a później ty, mam wrażenie, że ty mówisz, że one tu czegoś dodają w tle. Ja sobie szybko otworzyłem swoją drogą, dziękujemy panie internecie, otworzyłem sobie szybko listę autorów i autorek w Tęczowo i fantastycznie i część tych nazwisk się powtarza. Anna Łagan, Agnieszka Żak na przykład były w tamtej antologii pierwszej, Tęczowo i fantastycznie, czyli to są osoby, które jakoś ten temat interesuje. Nie wiem, czy dotyka, natomiast interesuje. Więc pewnie masz rację, że to troszkę wynika z faktu, że Alpaka tworzy swoją własną grupę autorską. Te osoby powracają w kolejnych antologiach i poruszają tematy, które są dla nich istotne. W tej konkretnej antologii, w której to nie był główny temat, ale troszeczkę zahaczał poprzez kwestię wykluczenia, prawda? Więc tu by się nawet trochę wpisywało. Może chodziło o to, żeby pokazać, zobaczcie, to jest zwyczajna część życia, nie? Bo w momencie, kiedy była antologia Tęczowo i fantastycznie, no to z automatu ten temat nieheteronormatywności musiał być mocno wyeksponowany, a tu nie jest wyeksponowany, on tu po prostu jest. Właśnie na zasadzie potrzebny, niepotrzebny, po prostu jako część tego świata. W takim opowiadaniu, które ja sobie też myślałem, czy nie wspomnieć, czyli w Upadłym Kolosie Anny Łagan, też bohaterowie są nieheteronormatywni. Tam jest zresztą ciekawa taka metafora niepełnosprawnej wielkiej machiny bojowej, ale to, która jest piękna, chociażby użyteczna z punktu widzenia wojskowego. Więc z jednej strony rzeczywiście Alpaka jest takim środowiskiem, które chce zwrócić uwagę na pewne zjawiska i powiedzieć, hej, zobaczcie, w tym nie ma nic nadzwyczajnego, to jest po prostu normalne życie. I w kontekście tej antologii to się ładnie wpisuje, prawda? To znaczy mówimy sobie, hej, odrzucamy tutaj dotkniętych autyzmem, ludzi bez skrzydeł, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, a w tle można wybrać, czy nie odrzucamy też osób nieheteronormatywnych. Ja bym to tylko skomentował, bo widzisz, z mojego punktu widzenia, i jest to punkt widzenia starego dziada, wiesz, już takiego, który się na innej literaturze wychował, inaczej myśli o kreowaniu świata, co innego też uznaje pewnie za podstawę tworzenia jakby historii. Zawsze się zastanawiam, bo to nie jest tylko, jakby nie dotyczy tylko tych tekstów. Ja myślę też o tym, jak sam piszę. Czy dorzucanie jakiegoś wątku, który jest znaczący w jakiś sposób do tekstu, który mówi o czymś innym, czy ma to sens, czy nie, jakby w tym znaczeniu, że jakby rozprasza trochę twoją uwagę. To znaczy, ja traktuję to, powiem ci, co ja myślę. Myślę, że Alpaka ma pewną misję, jakby jest pewnym zjawiskiem społecznym, tak? Jest pewną grupą, która z pewną misją, wizją świata jak wychodzi do nas i prawdopodobnie to jest to, co mówisz, czyli taki świat jest normalny, jakby, tak? To jest po prostu część świata, więc czemu nie pisać o tym, że główna bohaterka zakochała się w kobiecie, albo czemu nie pisać o tym, że dziecko nie ma płci dopiero jak zdecyduje samo, czy tak w domyśle. Natomiast to trochę konstrukcyjnie odwraca uwagę jakby, wiesz, dla osób, dla których to nie jest norma. Po prostu nie skupiasz się wyłącznie na tym, że to jest osoba autystyczna, tylko na tym, że zakochała się w kobiecie. I teraz właśnie chcę tylko powiedzieć o tym, że to może mieć różnorakie skutki. Dla części czytelników to będzie prawie niezauważone, bo to jest normalne. Dla części będzie okej, bo nie mają nic przeciwko. Część się może oburzy, bo jest, nie wiem, nie za pan brat z takimi tematami, tak? Za bardzo ich nie lubi, bo są i tacy i nie trzeba ukrywać tego, po prostu jest to część też świata. A ogólnie zastanawia mnie samo zjawisko wplatania tych wątków jako dobra bądź zła, bądź neutralna strategia po prostu tworzenia tekstu. Jeżeli sobie tutaj pozwoliłem na to, żeby o tym wspomnieć, to właśnie dlatego, że stwierdziłem, że jest to pewna zasada jakaś taka niepisana pewnie, której większość autorów hołduje. I te wątki przeplatają się przez teksty, które są o czym innym. Więc warto to zauważyć i chciałbym, żeby to jakby niejako powiesić na kołku, bo ciężko jest coś o tym powiedzieć więcej, tak? To zależy, tak jak mówiłem, od interpretacji, od tego, kto czyta, na co zwraca uwagę, ale coś takiego zauważyłem, wydaje mi się to istotne. Tak to trochę wygląda, że temat, który był tematem przewodnim, czyli temat nieheteronormatywności, tutaj już jakby schodzi na plan dalszy, jest tłem, mówimy o czym innym, więc pytanie jest, czy tamto już trochę oswoiliśmy, tak? I możemy na tle tamtego mówić o czymś innym, co jeszcze nie jest takie oswojone. To jest ciekawe zjawisko, po prostu zafrapowało mnie i chciałem ci o tym powiedzieć. Nie, no fajnie, że o tym powiedziałeś, bo to rzeczywiście kiwałem głową. Tego nikt nie widzi, bo my nagrywamy wyłącznie głosowo. Więc ja kiwałem głową, kiedy mówiłeś, że Alpaka jest takim wydawnictwem z misją. Zresztą troszkę o tym mówiliśmy na samym początku. Tak, rzeczywiście Alpaka jest takim wydawnictwem z misją i ta misja. To wydawnictwo nie ukrywa tego, zazwyczaj pisząc o tym we wstępach, więc tak to wygląda. Czy to jest tak, że te osoby, które pisały te teksty, jakby przejęły to z dobrodziejstwa inwentarza? Czy to jest celowe, czy to jest odruchowe? Ja nie mam pojęcia. Tak naprawdę. Ja powiem ci, słuchając cię, ja pomyślałem, kurczę, ja jestem bardzo zindoktrynowany, bo mnie to nie przeszkadzało. Ja to przyjąłem na zasadzie automatycznej. Twórca tak sobie skonstruował świat, skonstruował sobie relacje między postaciami w porządku, nie? Rzeczywiście potem, kiedy czytasz wszystkie opowiadania, mówisz sobie, ej, zaraz, a to ten temat wraca. Więc być może jest tak, że te osoby, które pisały te teksty, chciały trochę wykreować taki świat, w którym my też przyjmiemy to jako coś absolutnie zwyczajnego, tak jak one prawdopodobnie chcą, żebyśmy to przyjmowali. I teraz masz rację, no jestem przekonany, sam znam kilku autorów czy osób z fandomu, które powiedzą, no nie, oczywiście inwazja tęczowa, próbują nas zniszczyć, zindoktrynować i tak dalej. No jest to pewne ryzyko w takiej sytuacji ze strony wydawców i autorów tej antologii, bo rzeczywiście jeżeli ktoś potknie się na przykład na takim wątku raz, drugi, trzeci, czwarty i uzna, że tak naprawdę to jest jakaś próba indoktrynacji, to wtedy podejdzie bardzo negatywnie do całej tej antologii. Natomiast ja nie czyniłbym zarzutu wszystkim osobom, które były zaangażowane w jej tworzenie antologii z takiego podejścia do sprawy. Być może to było celowe i chciano nam przedstawić taki świat, oswoić nas troszkę z takim światem, który nie jest tak do końca oczywisty dla wszystkich na świecie, czy też w naszym kraju również. Być może dla mnie i dla ciebie też. Ja na przykład nie umieściłem chyba żadnej osoby nieheteronormatywnej w żadnym swoim powieści czy opowiadaniu, więc dla mnie nie jest to tak oczywiste, może w ten sposób. Natomiast zrozumiałbym taki zamysł. No i tak jak powiedzieliśmy, jest to wydawnictwo z misją i to jak mówię, dla mnie to nie był potykacz. W momencie, kiedy zobaczyłem w kolejnych opowiadaniach, tak na przykład w tym nieomawianym przez nas dokładnie Upadłym Kolosie, do którego wracam, bo podobało mi się to opowiadanie. To zaakceptowałem, to powiedziałem, okej, ci bohaterowie tacy są. To opowiadanie napisała Anna Łagan i Anna Łagan tak chciała opowiedzieć tą historię. Ja to akceptuję, w porządku. Jakby wola autora jest dla mnie ważna. Także ja nie miałem tego wrażenia, dopóki nie zaczęliśmy o tym rozmawiać, nie? Że kiedy zobaczyliśmy, powiedziałeś mi, ty zobacz, ale to jest w paru opowiadaniach też to jest, nie? W porządku. W porządku, dostrzegam to, o czym ty mówisz. Dostrzegam to zagrożenie. Nie jestem pewien, czy osoby odpowiedzialne za tworzenie antologii się tym zagrożeniem przejmują. Bo dla mnie to tło nie wyszło jednak na pierwszy plan. Tam inne rzeczy były ważne i zobacz, jak rozmawialiśmy o tym, to głównie tak skupialiśmy na tej kwestii właśnie odrzucenia, kwestii różnic między doskonałością a niedoskonałością i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I to jest chyba najważniejsze. Natomiast to, o czym tu mówisz, jest bardzo ważne i może będzie bardzo ważne na przykład z perspektywy 2, 3, 4 kolejnych lat. Powiem ci więcej. Ja nawet bym chciał, żeby różne osoby się oburzyły teraz przy czytaniu tej antologii i powiedziały, nie, no to jest w ogóle tęczowa inwazja i musimy z tym walczyć. Dlaczego bym chciał? Dlatego, że wtedy wokół tej antologii by się zrobiło trochę głośniej, a wydaje mi się, że ona zasługuje na to, żeby wokół się zrobiło trochę głośniej. Może nie w tym kontekście, no bo tak jak powiedziałem, chciałbym, no okej, nie o to mi chodziło. Nie chciałbym, żeby wybuchła wokół niej wojna, bo akurat ja za takimi wojnami nie przepadam. Natomiast chciałbym, żeby ludzie jakoś ją dostrzegli. Jeżeli dostrzegliby ją przez taką kontrowersję, nazwijmy, że to była kontrowersja, no trudno. Bo zobacz, to jest ontologia, która rzeczywiście na poziomie budowania perspektywy postaci, opowieści o świecie, prezentacji tego świata, no może nam otworzyć oczy na niektóre rzeczy, prawda? Może nam zrobić to, co fantastyka robi świetnie, czyli ukazać, druga literatura robi świetnie, czyli ukazać nam inną perspektywę. Fajnie, że taka antologia powstała. Jeżeli jesteś osobą dotkniętą niepełnosprawnością, albo dostrzegasz tą niepełnosprawność, albo przestajesz z nią, bo ze względów rodzinnych czy społecznych i mówisz, hej, fantastyka strasznie mało o tym mówi, to może się z tobą zrodzić takie wkurzenie, które mówi, hej, zróbmy to. I to jest bardzo pozytywne wkurzenie, prawda? Mówią, hej, to jest coś bardzo konstruktywnego. Dlatego ja tą antologię polubiłem. Ona zresztą jest, moim zdaniem, widać tutaj doświadczenie i rozwój Alpaki, bo na przykład pierwsze Tęczowo i fantastycznie, moim zdaniem, było przeładowane tekstami. i to tej antologii zaszkodziło, a tutaj nie, tutaj te teksty zostały dobrane, to są bardzo często bardzo dobre teksty, albo dobre, albo przynajmniej przyzwoite i fajnie, że fantastyka czymś takim się zajmuje, to jest fantastyka socjologiczna naszych czasów, poruszająca problemy, z którymi autorzy tych opowiadań żyją, które są dla nich ważne. To nie jest tak, że one nigdy nie były poruszane, bo no wrócę do tego, wrócę do ciebie, wrócę do Huberata, wrócę do tego Martina nawet, takie wątki się pojawiały. Ale fajnie, że ktoś powiedział, chodźcie, zrobimy o tym antologię. I w dodatku to są dobre teksty, te, co myśmy w tej chwili omawiali. Czapa kulturalna. No więc jakby nie chciałbym tego wątku bardziej rozwijać, o którym żeśmy przed chwilą rozmawiali, bo to jest właśnie to zagrożenie, które gdzieś widzę, tak? Czyli rozmawia się właśnie nie o tym, co najważniejsze, tylko wraca się, wiesz, już bije dzwon i ten bęben takiej czy innej seksualności jakby się zaczyna bić i to nie ma żadnego sensu, to po prostu widzę pewne ryzyko i chciałem o tym wspomnieć. Przechodzę na tym do porządku dziennego, jest tylko jedna rzecz, której nie mogę wybaczyć wydawnictwu i to są te content warnings. Po prostu nienawidzę tego i chcę o tym powiedzieć na koniec, że ostrzeganie czytelnika przed tym, że tekst może go zaszokować, uważam za zbrodnię na literaturze. To znaczy uważam, że w tym tkwi całe piękno literatury, że ona szokuje i że się obcuje z treściami, które mogą nas czasami na nicę wywrócić i możemy czuć się bardzo, bardzo źle po przeczytaniu danego utworu. Po prostu nie rozumiem, jakim płatkiem śniegu trzeba być, żeby wymagać tego od wydawnictwa, czy wydawnictwo samo od siebie wymaga, żeby wrzucać takie ostrzeżenia. Apeluję do Alpaki, żeby nie zamieszczała takich ostrzeżeń przed swoimi opowiadaniami, ponieważ robi im krzywdę, moim zdaniem. Trochę spoilerując, trochę wykrzywiając odbiór, nie pozwalając jakby czytelnikowi, jeżeli przeczyta te ostrzeżenia, trochę zapomnieć jakby o tym, co tam przeczytał, ale to pewnie część osób pominie nawet. Natomiast sama idea takich ostrzeżeń jest dla mnie niezrozumiała i wydaje mi się bardzo, ale to bardzo przeniesiona tak ślepo z zagranicy i nie wiem, czemu służy, tak szczerze mówiąc. Jeżeli służy temu, że nie chcemy się poczuć źle, to w ogóle nie sięgajmy po książki, zwłaszcza książki trudniejsze, poważniejsze, bardziej szokujące. Po co po nie sięgać, skoro możemy się poczuć przez chwilę źle, czytając takie książki? To jest taka moja myśl, może na koniec trochę tego naszego spotkania. To może na przedkoniec, bo ja się z tobą zgadzam, to znaczy w tym znaczeniu, że ja nie lubię takich ostrzeżeń. Nie jestem na pewno ich adresatem. W antologii Tęczowej fantastycznie rozbawiło mnie ostrzeżenie przed wilkołactwem w opowiadaniu. I co więcej, powiem ci, właśnie w tej naszej sekcji literackiej przy okazji wydawania Zina mieliśmy niejedną dyskusję na temat, czy umieszczać, czy nie. Ja wtedy tupałem nogami, sprzeciwiałem się temu i mówiłem, nie umieszczajmy tego. No może, jeżeli będzie super coś, jakiś taki tekst, który będzie rzeczywiście super, niósł treści, które mogą rzeczywiście kogoś zburzyć, ale tak naprawdę wzburzyć, no to może wtedy, ale na razie nie ma takich tekstów i nie róbmy tego. Ale, i teraz uwaga, ale Alpaka dedykuje swoje antologie tematom trudnym i opowiada o ludziach często, którzy czują się wykluczeni społecznie i jakoś dotknięci przez to wykluczenie. I pod tym względem, to jest ten jeden, jedyny moment, w którym ja to rozumiem, to znaczy w ten sposób, że skoro one dedykuje te swoje antologie takim tematom, to znaczy, że prawdopodobnie oczekuje, czy spodziewa się, że właśnie ludzie dotknięci tymi różnymi wykluczeniami po te antologie sięgną, co oznacza, że oni mogą zareagować na nie mocniej niż ty czy ja. I to jest ten moment, w którym troszkę te ostrzeżenia rozumiem. Okej, nie te o wilkołactwie, tego nie rozumiem i uważam, że to było totalne przegięcie. W końcu czytamy fantastykę, prawda? Tak by ostrzegać przed wystąpieniem statków kosmicznych w space operze. Niemniej myśl, która stoi za tymi ostrzeżeniami w tych konkretnych antologiach, rozumiem. W innych antologiach nie chciałbym widzieć takich ostrzeżeń. Tutaj też ja nie jestem ich adresatem zdecydowanie i szkoda, że nie mogę jakoś przebiec przez nie wzrokiem, żeby ich nie widzieć, bo wolałbym nie widzieć. Ja lubię być zaskakiwany, lubię czasem dostać wpysk od autora podczas lektury. Natomiast jestem w stanie zrozumieć intencje twórców antologii, bo ktoś, kto jest dotknięty tym tematem, tym wykluczeniem, tą jakąś boleścią, wrażliwością, o której piszą autorzy i autorki tych tekstów, może dostać i może poczuć się źle. To nie jest mój sposób myślenia o literaturze, natomiast tu jestem w stanie to zrozumieć. Tu Gdyby ktoś wydał kroki, kroki w nieznane, albo nowy numer nowej fantastyki i tak dalej, i też by wrzucił takie ostrzeżenia, to już bym się poczuł trochę niekomfortowo. No ale powiedz mi, co złego jest w tym, że przeczytasz coś i poczujesz się źle, nawet bardzo źle. Jakby ja z tym się jakby nie mogę zgodzić do końca, choć rozumiem myśl, która za tym stoi. Oczywiście, jeżeli ktoś był zgwałcony i przeczyta o gwałcie, to jego reakcja może być niewspółmierna, mało tego, może to mu wyrządzić jakąś krzywdę, ale rozumiem też, że dobrze napisany wstęp, który trochę opowiada o tym, co znajdziemy w zbiorze, uprzedza i ostrzega jakby w pewnym sensie tych, których no, może to dotyczyć, jest wystarczający. Jakby w pewnym sensie czytasz na własne ryzyko, tak? No, spotykasz się z autorem, czytając tę książkę w trakcie tej literatury, czytania tej literatury i się po prostu godzisz na to, że tak jak to ładnie ująłeś, da ci wpysk, nie? Więc chodzi mi o to, że skąd ten lęk, jakby skąd pielęgnowanie tej kruchości takiej, która nie pozwala nam zderzyć się z czymś, co nas może, nie wiem, zaszczepić właśnie trochę, może pozwoli nam w bezpiecznych warunkach przeżyć jakąś traumę, a nie na żywo. To tyle. Jakby nie chcę tego rozwlekać. Jestem wielkim przeciwnikiem takich ostrzeżeń i uważam, że jeśli będzie się to panoszyć jakby w literaturze, czyli będzie wchodzić w różne miejsca, tak jak to ma miejsce w filmach, to nie jest to specjalnie dobre. To po prostu gdzieś blokuje taką spontaniczność. Ja to tak odczuwam. Z tekstem należy obcować spontanicznie. Nie należy wiedzieć, czego się spodziewać do końca po tym tekście. Wtedy możesz go naprawdę głęboko przeżyć. A tak, to wszyscy żyjemy w jakiejś takiej cieplarni i potem się okazuje, przepraszam za wtręt, że napadają na nas Rosjanie i oni po prostu tą cieplarnię wysadzają w powietrze i my w ogóle nie wiemy, co mamy z tym zrobić, nie? Więc tak to trochę, wiesz, postrzegam i trochę mi żal, że w tym kierunku to idzie. Poza tym jest super. Jakby poza tym uważam, że tego typu antologie, tego typu zaangażowana literatura, nawet jeżeli by się komuś nie podobała z jakiejś przyczyny, jest bardzo potrzebna i dobrze, że się to wydawnictwo rozwija i że się ta książka ukazała. Ty mówisz lęk, myślę, że osoby odpowiedzialne za wydanie tej antologii powiedziałby troska. Może jest tak, że ja nie rozumiem ich troski, dlatego że na szczęście jestem po tej stronie, której takie różne zła nie spotkały. I stąd się też bierze moja bliskość twoim poglądom, chociaż z takim właśnie zastrzeżeniem. Tak, też się bardzo cieszę, że ta antologia powstała, że Alpaka się stara. Ja nie zawsze się zgadzam z tym, z ich perspektywą, co widzimy na przykład przy wątku ostrzeżeń, natomiast zawsze cieszę się, kiedy mogę tej innej perspektywy doświadczyć, bo kurczę, temu służy literatura, prawda? To znaczy, to może zdaniem niektórych literatura powinna służyć wyłącznie temu, żeby się utwierdzać we własnym zdaniu i absolutnie nie wychodzić poza swoją strefę komfortu. Ja uważam, że jest wręcz przeciwnie. To znaczy, oczywiście z przyjemnością przeczytam sobie wesołe, space operowe, kryminalne czy inne tam opowiadania, ale jeżeli literatura w tym, zwłaszcza fantastyka, oferuje mi inną perspektywę, oferuje mi właśnie wyjście spoza tej strefy komfortu. Wyjście nie tylko w kontekście, w sposób opowiem ci, jak świat się skończy i w ogóle postapokalipsa, ale właśnie pokazanie, zobacz, tobie się wydaje, że świat jest super, a on wcale niekoniecznie dla wszystkich jest super, albo tylko ty tego nie widzisz, to jest to, czego ja bardzo często w literaturze i w fantastyce w związku z tym szukam. I z tej przyczyny Alpaka, jej działalność bardzo często robi mi jako czytelnikowi dobrze. Fajnie, że ta antologia się ukazała, fajnie, że mogliśmy się wreszcie spotkać i o niej porozmawiać. Moim zdaniem bardzo dobrze, że nie skupiliśmy się na jednym opowiadaniu, na jednym tekście, tylko że omówiliśmy sobie ich trochę więcej, być może ze szkodą dla konkretnych tekstów, bo nie zrobiliśmy jakiejś dokładnej analizy każdego z nich po kolei, ale akurat tym razem, słuchajcie, chcieliśmy sobie podać o antologii po prostu. To nie jest coś, co często robimy, ale to jest taka antologia, która, jak sądzę, na to zasługiwała. Bardzo dziękuję, Czarku, żeśmy mogli wreszcie porozmawiać na ten temat i że poruszałeś tematy, nad którymi być może ja bym się przemknął trochę, albo ich nie zauważyłem, albo uważałem, że nie są tak istotne, a tak naprawdę są istotne. W ten sposób ty mi pokazałeś odmienną perspektywę i to też jest fajne w takich spotkaniach i rozmowach, a nie w okładaniu się nawzajem argumentami po łbach. Dzięki za to i cóż, do zobaczenia, mam nadzieję, że do usłyszenia w miarę szybko. Ja ci bardzo dziękuję. Bardzo mi się ciekawie o tej antologii rozmawiało właśnie przez to, że ta perspektywa jest inna. Powiem ci, że to, co mnie najbardziej w literaturze pociąga, to oglądanie świata oczami ludzi, którzy patrzą na niego inaczej. Po prostu. Dziękuję wam serdecznie za spotkanie i tak jak Paweł, mam nadzieję, że ta długa przerwa, która jest za nami, nie szybko się powtórzy, że będziemy już niedługo ponownie na antenie. Cześć. Do usłyszenia, Paweł Majka. Do usłyszenia, Czarek Zbierzchowski.